Randkowanie w Rosji będzie trudniejsze gigantycznie z końcem czerwca. Wiele zachodnich firm wycofało się z Rosji po inwazji wojsk tego kraju na Ukrainę. Do tego grona wkrótce dołączy randkowy gigant, czyli Tinder, jesteśmy zdecydowani. Aby bronić praw człowieka, napisała w dorocznym raporcie giełdowym Mat Group. Dlatego nasze marki ograniczyły, a od 30 czerwca całkowicie zlikwiduje dostęp do aplikacji na rynku rosyjskim, dodano. Firma Mat Group jest właścicielem wielu aplikacji randkowych, a poza Tinderem należy do niej również m.in. Hinge i Plenty of Fish. Jeff Perkins, dyrektor Friends Fiduciary, jednego z głównych udziałowców Mat Group, zwrócił uwagę, że firmy, których powodzenie zależy od renomy i zaufania klientów, mają dodatkowy powód, aby opuścić Rosję, pozostawanie w kraju, którego przywódca jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Nie stawialoby ich w zbyt korzystnym świetle, powiedział Perkins cytowany przez agencję Reutera. MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w marcu, oskarżając go o zbrodnię wojenną. Jaka jest przymusowa deportacja tysięcy ukraińskich dzieci do Rosji?